Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat tzw. nodów wyjściowych, czy też takich nodów, które stanowią jakiegoś rodzaju output, czyli wyjście. Przełączam się w tej chwili do ekranu z nodami, włączam te nody, no i standardowo mamy nody związane z warstwami renderowania oraz nod kompozytowy, który jest tak naprawdę nodem wyjściowym, jest wynikowym nodem, który generuje jakiegoś rodzaju informacje. W tym przypadku to będzie nasz render. Nody wyjściowe zebrane są w menu dodawania nodów w grupie Output, co oznacza właśnie wyjście lub też wynik. Node Composite to jest ten pierwszy, w którym mamy, że tak powiem, upodobanie. To jest ten pierwszy domyślnie wstawiany. Mamy w tym nodzie wejście do obrazka, do alfy i do głębi Z. I teraz te informacje nie są zachowywane w normalnych plikach, takich jak jakaś bitmapa czy coś takiego, ale jeżeli będziemy stosowali inne formaty, na przykład coś takiego jak OpenAXR, w tym momencie możliwe jest zachowanie alfy, głębi, obrazu i jeszcze paru innych rzeczy, zależnie od tego, co użyjemy. Zwłaszcza multilayer jest fajnym formatem, dlatego że można zachować w nim nie tylko tego typu rzeczy jak sam obraz, ale również na przykład same cienie, albo tylko przezroczystość, albo wszystkie inne render warstwy, które tutaj mamy. Ok. To jest na razie rzecz zaawansowana i w tej wersji Blendera, z której korzystam, nie działa do końca. Za chwilę pokażę dlaczego. A pozostałe nody wynikowe, które mamy, to jest oczywiście Viewer. Nod, który pozwala nam oglądać naszą scenę. Na razie scenę mam pustą, więc nic ciekawego nie zobaczymy. Muszę zobaczyć, przełączę się do widoku edytora UV. Ustawię sobie Viewer Node. Nic ciekawego na tej scenie nie ma. Jeżeli na scenę dodałbym jakiś obiekt, powiedzmy sobie kostkę czy cokolwiek bądź, co jest meshem i daje się renderować, to wtedy miałbym jakiś tam wynik. No i viewer w tym momencie ten wynik pokazuje w edytorze UV. Tak działa. Innym rodzajem noda wynikowego jest split viewer. Jest to bardzo ciekawy nod, ponieważ on pozwala pokazać dwa widoki jakby w jednym miejscu. Jeżeli mam zwykły swój render layer, podłączam go do jednego wejścia obrazka, to mogę sprawdzić, co by było w wypadku działania jakiejś operacji na ten obraz w drugim wejściu i te dwa wejścia porównać. Aby takie coś zrobić, dodam sobie szybko na przykład jakiś taki mały nod konwertujący gammę. Obrazek wprowadzę do tego noda i wyprowadzę do drugiego wejścia w imidżu. Od razu widać, że mam już na podglądzie możliwość obejrzenia tego, co dzieje się w tym nodzie, no ale gamma jest teraz jeden, więc jest identyczna dla obu części. Jeżeli taką gammę zmienię, to w tym momencie w oknie, w którym mam widok mojego viewera, pojawia się różnica. I ta różnica pochodzi właśnie z jednego z obrazków. Gammę zmniejszyłem do 0,6, a więc wynikowy obrazek jest ciemniejszy. To jest ta prawa strona. Prawa strona, czyli dół, tak jakbym odwrócił, dotyczy tego, co jest po prawej stronie czynnika faktor. I teraz tym faktor mogę zmieniać zasięg, czy też odległość, którą mam ustawioną w tym nodzie, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda różnica w którymkolwiek miejscu na skutek działania akurat jednego przebiegu różnego niż drugi. Bardzo ciekawy nod, bardzo przydatny, zwłaszcza do porównywania efektów działania różnego rodzaju operacji na obrazkach. Ok. Następne nody, które są nodami wynikowymi, to nod, który nazywa się Filed Output. Jest to dobry nod, znaczy dobry w tym sensie, że bardzo przydatny. Jeżeli swój obrazek wprowadzę do image, w tym momencie wybierając rodzaj pliku, na przykład PNG, mogę spowodować, że podczas renderowania zostanie w katalogu TMP automatycznie zapisany obrazek o podanej przeze mnie nazwie, jeżeli tutaj cokolwiek jeszcze dopiszę. Tak to wygląda. Zróbmy render. Zobaczmy teraz, co siedzi wewnątrz katalogu TMP. Powiększę może trochę font, aby było lepiej widać. No jak widać, żaden sensowny pliczek mi tutaj nie powstał. Ciekawe czemu. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Spodziewałem się, że utworzy mi się tam jakiś obrazek, ale niestety za bardzo to chyba nie nastąpiło. No nic, spróbujmy w takim razie jeszcze raz zrobić render, tylko popatrzę, czy wszystko mam dobrze. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Właśnie to jest ten przykład, w którym mi do końca nie chciał ten nod działać. Nie wiem dlaczego. No to nic, zróbmy jeszcze raz F12. No, powinien zostać zapisany. Ale jak widać, chyba nie został zapisany. Tak śmiesznie trochę to wygląda. No dobra, w takim razie na razie dam spokój temu nodowi. Chodzi tutaj o to, że ten nod potrafi w przypadku obrazów typu na przykład wielowarstwowych AXR zapisywać różnego rodzaju informacje.
i ta informacja określa się właśnie w render layers i to nie chciało mi właśnie w tej wersji Blendera działać. Jeżeli mi to zadziała, to pokażę, jak to działa. No, weźmy sobie na przykład tutaj normal, UV, mist i coś tam. Wszystkie te informacje można byłoby zapisać za pomocą tego noda, ale niestety nie daje się. Ostatnim nodem wynikowym jest nod o nazwie Levels. I tu szczerze przyznam, że naszukałem się po sieci informacji na temat tego, jak on działa. I troszeczkę rozczarowało mnie to, że on działa tak prosto, że w zasadzie trudno powiedzieć, czy do czegoś się komukolwiek może przydać. Otóż ten rodzaj noda bierze sobie obrazek wynikowy i przetwarza ten obrazek na wartość uśrednioną kolorów, na przykład. Tu jest skombinowany kolor RGB, wszystko co dostaje, w postaci takiego małego histogramu. Ten histogram to może być wartość uśredniona, którą mogę wpakować nawet do tego mojego kompozytowego wyjścia, aby zobaczyć, jak wygląda efekt renderowania. Jeżeli teraz wcisnę F12, to renderuje mi się tego typu średnio czerwony kolor, trochę bez sensu, wiem. Jeżeli zmienię odcień czy też kanał, no to renderuje mi się uśredniony kolor jakiegoś innego odcienia, ale wygląda to wszystko na ekranie jak taki, powiedzmy sobie, czerwonawy. Tak samo mogę wyrenderować sobie średnie odchylenie standardowe wszystkich punktów na obrazku i to jest wszystko, co można zrobić. Nie rozumiem, jak ten nod działa, ale wiem, że tego typu jest jego zachowanie. W dokumentacji jest dokładnie to napisane, co powiedziałem. Natomiast czy jeżeli do niego ktoś znajdzie jakieś zastosowania, to trudno mi powiedzieć. Jeżeli coś znajdziecie, dajcie znać. No i to są w zasadzie wszystkie nody. Jedyne, co mi zostało porządnie jeszcze raz opowiedzieć, powrócić do tematu, to jest ten file output, ponieważ za jego pomocą można zapisać różnego rodzaju render pasy, które mam tutaj w nodzie wejściowym. No ale teraz tego nie pokażę, bo nie chciało mi to działać, jak mówię. Dodam jeszcze raz ten nod. No akurat tutaj nic ciekawego się nie pojawia, żaden typ pliku dziwny nie istnieje. Jak miałem wcześniej wybrany kodek filmowy, no to tutaj mi się coś dziwnego pojawiało. No nic, może ta wersja Blendera jest po prostu troszeczkę niedorobiona. W każdym razie dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w przyszłości.